Weronika Castro i Ignacio López Tarso w filmie Prawo do narodzin. W pozostałych rolach według powieści Feliksa Kajneta Prawo do narodzin. Adaptacja. Zdjęcia. Reżyseria Raul Araiza. Produkcja. Prawie należysz do rodziny, za takiego cię uważamy. Jesteś dżentelmenem. I dlatego powiem ci, co naprawdę dolega mojej córce. Potrafisz dochować tajemnicy i uszanować nasz bolesny sekret. Maria Elena nie jest u kuzynki Alejandra, jak mówiliśmy. Więc gdzie jest? Po co ten kamuflaż? Jest w klinice dla umysłowo chorych. Jej choroba jest o wiele poważniejsza niż myśleliśmy. Obłąkana. Obłąkana to za silne słowo. Według Alejandra i specjalistów jest o krok od utraty zmysłu. Dlatego musieliśmy ją odosobnić. Gdzie jest ta klinika? Chcę zobaczyć Marię Elenę. To niemożliwe. Takie są zalecenia lekarzy. Nawet matce nie pozwalają się z nią zobaczyć. Matce? Dlaczego? To zalecenia lekarzy. Sam nie mogę się z tym pogodzić. Wyobraź sobie, jakie to bolesne dla nas. Być z dala od córki. Ale jej zdrowie jest warte każdej ofiary. Pero cualquier sacrificio vale la pena cuando se trata de que ella se recupere. Czy nie wyzdrowiałaby szybciej w otoczeniu kochających ją ludzi? Po co odosobnienie? Wytłumaczyli to? Tłumaczenia lekarzy nigdy nie są jasne. Uważają, że w towarzystwie samej Marii Dolores jest z nią Maria Dolores? Jak zwykle. A matka nie? To bez sensu. Może bez sensu. Dla nas to bardzo smutne. Lekarze polecili oddalić ją od domu, miasta, przyjaciół, od wszystkiego, co znajome. Dostosowałem się do tych poleceń. Gdyby mi pan pozwolił ją zobaczyć, nawet jeśli ona mnie nie będzie widziała. Niemożliwe. Ale... Dziękuję ci za tę przyjacielską troskę o moją córkę. Jeśli lekarze pozwolą, porozmawiam z Marią Eleną o tobie. To nie przyjacielska troska, to miłość.
I pan o tym wie. Zawsze chciałem się ożenić z pańską córką. Dobrze byś zrobił, Jorge Luisie. Miała wątpliwości bardzo długo. Już wtedy była chora. Jej odmowy były rezultatem choroby. Chcę ją zobaczyć. Porozmawiam z lekarzami, z doktorem Alejandrem. Nie możesz, Jorge Luisie. Taka przypadłość, uleczalna czy nie, jest piętnem dla mojej rodziny. Otworzyłem przed tobą serce, zaufałem ci. Nie zdradź mnie. Nie zdradzę. Ale... Powiedzieli panu, jak długo będzie się leczyć? O 4-5 miesiącach. 5 miesięcy? Aż tyle. Czas szybko mija. Będę cię powiadamiał o postępach. Matylda wie? Oczywiście, że nie. Nikt nie wie. Prócz lekarzy, mojej żony i mnie. Tylko tobie powiedziałem. Dziękuję za zaufanie, ale błagam. Gdy tylko będzie można ją zobaczyć, gdy według lekarzy nie zagrozi to jej zdrowiu, proszę mi powiedzieć. Powie pan? Oczywiście. Będziesz pierwszą osobą, która się dowie. Tak mi przykro. Dziękuję. Wyobraź sobie, co ja czuję. Nie będę przeszkadzał. Proszę wszystkich pozdrowić. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Alejandro! 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 Pośpiesz się. Muszę list dać Benicie, zanim Bruno wróci. Już, już. Nie popędzaj. Panu Jorge Luisowi wystarczy kilka słów. Nie musisz pisać książki. Pomyliłam się przez ciebie. Skreśl i napisz drugi raz. Bruno już pewnie pozbierał jajka. Szybciej. Już? Napisz nazwisko. Benita wie, gdzie mieszka. Zaklej, żeby nikt nie przeczytał. Nazwisko. Nie napisałaś nic zobowiązującego, prawda? Tylko, żeby po mnie przyjechał. Przyleci na skrzydłach. Wariatka. Rafaelu, do jakiego stopnia chcesz zagmatwać tę historię i wrobić mnie w kłamstwa? To nie kłamstwa. Musiała zwariować, żeby zhańbić nazwisko. Nie powinieneś tego wymyślać, żeby usprawiedliwić jej nieobecność. Piętno obłędu jest czymś smutnym i bolesnym. Powiedziałem tylko Jorge Luisowi. Nie rozgada, jest dżentelmenem. Nie powie. Ale gdy ją zobaczy, nie spojrzy już jak na dziewczynę, którą kochał i czcił, lecz jak na nieszczęśliwą istotę, która postradała zmysły. To prawda. Moja córka oszalała. Przez pewien czas była nienormalna, a jakiś nędznik to wykorzystał. To nieprawda. Maria Elena wyznała, że mu się oddała z własnej woli, z miłości. To był błąd, ślepota, cokolwiek, ale nie obłęd. Nie rozumiesz. Mylisz się. Rozumiem. Znam cię od dziecka. Cierpię wraz z tobą. Martwi mnie oczywiście Maria Elena, ale bardziej martwisz mnie ty.
Twoja pycha, próżność i wyniosłość poddane są najcięższej próbie. Dla ojca dumnego ze swego rodu, jak ty. Dość już. Dziękuję ci za użyczenie domu na spotkanie z tym młodzieńcem. Mój dom jest do twojej dyspozycji. W odróżnieniu od ciebie nie zamknę przed tobą drzwi. Dziękuję, Alejandro. Do widzenia. Oddasz ten list panu Armenterosowi do rąk własnych i niech nikt tego nie widzi, nawet mężowi nie mów. To sprawy zakochanych, nic poważnego. Pomagając im, nikomu nie zaszkodzisz. Jeśli napytam sobie biedy, dlatego oddaj ten list tak, żeby nikt nie widział. Zobacz, co ci dam. Twoje złote kolczyki. Zawsze ci się podobały. Tak, ale to za dużo za taką małą przysługę. Dla mnie to ogromna przysługa. I tak za dużo. Tylko je przymierzę. Żeby zobaczyć, jak wyglądają. Jak ładnie. Są twoje. Idę do siebie, zanim wróci Bruno. Nie mów, że się ze mną widziałaś. Dlaczego? Później ci powiem. Nie ma czasu. Schowaj list i doręcz go. Pamiętaj. Dałaś jej list? Dobrze go schowała. Widziałaś, czy Bruno wychodził? Wyszedł z kurnika dobrą chwilę temu. Nie złapał was? Na szczęście nie. Zapomniał też zamknąć drzwi na klucz, jak mu kazał twój ojciec, gdyby się pojawiali obcy. Przypomniał sobie. Bardzo mnie to krępuje. Mnie też. To niedobre uczucie być pod kluczem jak przestępca. Musimy być posłuszne, żeby pan Rafael się nie wściekł. Nigdy nie myślałam, że ojciec tak będzie mnie traktował. To straszne, co robi. Jeszcze gorsze są jego groźby i przekleństwa. Nie można się było spodziewać niczego innego. Gdybyś pomyślała, kto myśli będący zakochanym, gdy oklatają cię ramiona ukochanego mężczyzny. Nie chcę wspomnień. Gdy Benita odjedzie, pójdziemy na spacer po ogrodzie. To ostatnie? Tak. Pójdę zawołać mojego starego, żeby je zabrał. Nie, zaniosę je. Niech ci pomoże, zawołam go. Piękne kolczyki, Benito. Dziękuję. Takie same ma Maria Dolores. Pewnie je kupiła tam, gdzie ja. Pozwól przejść, późno już. Może cię przekupiła? Zwariowałeś? Przepuść mnie. Za co Maria Dolores dała ci kolczyki? Zejdź z drogi, bo będę krzyczała. Proszę, krzycz. Śmiesznie będzie, gdy przyjdzie twój mąż, żeby ci pomóc. Krzycz.
Mów, za co ci dała kolczyki. Nie bądź zły, oddaj mi to. Benita jeszcze nie wyszła? Nie, trochę długo. Jej mąż to niedołęga, może upuścił jakieś pudło. On nawet nie wyszedł z ciężarówki. Zobacz. Rzeczywiście. Co się mogło stać? Nic. Co ci chodzi po głowie? Bruno ją zatrzymuje. Zobacz, Nianiu, idź natychmiast. Dobrze. Błogosławiona panienko, przecież jesteśmy zamknięte. Myślisz, że... Nie. Jeśli on coś zrobi Benicie, nie wybaczę sobie. Uspokój się. Nie denerwuj się, moja duszko. Najświętsza panienko, pomóż nam. Przepraszam, Mario Dolores, nie chciałam cię przestraszyć. To tylko moja wyobraźnia płata mi figle. Nie martw się. Zobacz, już się uspokoiłam. Gdy mnie obejmujesz, nie boję się niczego. A jeśli diagnoza jest mylna? Nie mogę uwierzyć. Obłąkana to nieprawda. To nieprawda. Dlaczego nie pozwalają jej zobaczyć? Dlaczego ją ukrywają, jakby się wstydzili? O to chodzi. Wstydzą się jej choroby. Co ja myślę? Przyjmuję jej obłędy za pewnik. Muszę z nią porozmawiać. Tak. Tak, to ja. Proszę łączyć. Tak, panie rektorze. Wykład mam już gotowy. O czym? Proszę zaczekać. O przemieszaniu kultur. Słucham? Nic mi nie jest. Tak, proszę pana. Co powiesz panu Rafaelowi, jak spyta? Przyjechałam na rancho jak zwykle i nie widziałam nikogo oprócz ciebie. Z nikim więcej nie rozmawiałam. Nikogo tu nie ma. Ani Marii Dolores, ani panienki Marii Eleny. Widziałam tylko ciebie. Dałeś mi towar i odjechaliśmy na wieś. Słuchaj, Benito. Dziedzic ukarał panienkę. Nie może pisywać do narzeczonego. Pomyśl, co byś narobiła, gdybyś przekazała ten list. Jak chcesz. Jasne. Tak chcę. Jeśli piśniesz słówko, wyrwę ci te kolczyki razem z uszami i urżnę ci język. No, Bruno. Nie, Bruno. No. Pozwól mi odejść.
Jeszcze coś. Co powiesz Marii Dolores? Że oddałam list panu Jorge Luisowi do rąk własnych. Jorge Luis en su propia mano. Mogę iść? Zabierz jajka. Ostrożnie, ja wezmę co cięższe. Ile głupstw może człowiek wymyślić, bojąc się? Już otworzył. Szczęśliwie zdążyłam dać Benicie list. Jesteś pewna, że go przekaże? Jorge Luis jest ostatnią nadzieją. Oczywiście, że przekaże, nie martw się. Pomóż mi, Jorge Luisie, w imię twojej miłości. Bardzo ją teraz doceniam. Przyjedź po mnie na rancho. Twoja, jeśli będziesz mnie wciąż kochał, Maria Elena. Bruno, chcę z tobą porozmawiać. Ja z panią też. Muszę z panią porozmawiać. Był to film z serii Prawo do narodzin. Wersja polska, Studio Publishing.